Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Nauka błogosławieństw w przekazie Świętego Łukasza różni się od wersji Świętego Mateusza. U Mateusza błogosławieństwa są ogłaszane w ramach Wielkiego Kazania na Górze. Tutaj, gdy Jezus zszedł z góry. Tam mamy 8 błogosławieństw, tu 4 błogosławieństwa oraz 4 biada. Skąd ta różnica? To zabieg czysto redaktorski, gdyż inny jest adresat Ewangelii według Świętego Łukasza, a inny Świętego Mateusza. Łukasz pisze do Greków, wśród których następowały podziały na biednych i bogatych, a ci drudzy często byli obojętni na potrzeby pierwszych. Dla porównania zobaczmy listy, które przekazuje do swoich kościołów autor Apokalipsy. Tematem głównym wersji Łukaszowej opowiadania o Jezusie jest miłosierdzie. Łukasz konsekwentnie poprzez selekcję i redakcję materiału chce nas przekonać, żebyśmy się stali miłosiernymi, jak miłosierny jest nasz Ojciec Niebieski. Tak orędzie Jezusa odczytał święty Łukasz, który chociaż nie był naocznym świadkiem tych wydarzeń, ale z rzetelnością historyka zebrał wszystkie świadectwa. Biada jest skierowane do nas, którzy tak często szukamy uznania u ludzi, kiedy Chrystus jest nadal wzgardzony. Do nas, którzy mamy wszystkiego pod dostatkiem i dobrze się bawimy. W czasie, kiedy Jezus ubogi cierpi głód i płacze tuż obok nas. Dotknij teraz swojego serca. Może i ono jest twarde jak kamień. Czas je skruszyć, wzruszyć się do głębi jak miłosierny ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu i pochylić się nad tymi, którzy doświadczają naszej obojętności. Pochylić się nad Chrystusem.